sprawą żyła ostatnio cała piłkarska Polska, jak i cały piłkarski świat. Robert Lewandowski od kilku tygodni reprezentuje już barwy blaugrany koszulki, którą również ma na sobie. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że Polak właśnie, jako jeden z moich ulubionych zawodników, znalazł się w dumie Katalonii. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie przewidzieć, jak pójdzie Polakowi w kilku pierwszych sezonach w Barcelonie. Oczywiście sprawą narzędzia, które powszechnie znamy. Tryb kariery, FIFA, symulacja, tak jak to ma miejsce w karierze PSG, tak dzisiaj sprawdzimy, jak Robert Lewandowski poradzi sobie właśnie na boiskach La Ligi w koszulce Barcelony. Mam tylko nadzieję, że ta książka, która cały czas stała tam za moimi plecami, jakby poniekąd przewidywała to wszystko, co zaraz się wydarzy, opisująca przeszłość o tym wtedy, kiedy Robert Lewandowski strzelał 4 bramki Realowi Madryt, będzie również aktualna w tych czasach i mam nadzieję, że Robert taką skuteczność również zachowa w najbliższym El Clasico, już ligowym. Wiemy, że w tym pierwszym nie strzelił, ma on na razie problem ze strzelaniem, ale zaraz wszystkiego się dowiemy, zobaczymy, co nam tutaj jeszcze FIFA będzie w stanie powiedzieć o przyszłości Roberta w Barcelonie. Powiem wam tak, robię teraz właśnie transfery pod ten odcinek i powiem wam, że to, co teraz robię, zdaje się takie bardzo, bardzo odległe, a to się naprawdę wydarzyło. Robert Lewandowski w tym momencie również i w FIFA 22 zostaje przetransferowany do dumy Katalonii, ależ to pięknie wygląda. To jest prawda, to jest rzeczywistość, ale dalej mi jest ciężko się z tym utożsamić. Ciężko mi sobie to wszystko uświadomić, że mamy Polaka w Barcelonii, to jakiego? Robert Lewandowski, mój Boże. To dalej nie dociera, to chyba zacznie dopiero docierać, jak Robert zacznie strzelać masowo te bramki, a wiem, że zacznie, mam taką nadzieję oczywiście, ale jestem na to naprawdę przygotowany, jestem spokojny o to, że Robert strzelanie w Barcelonie również rozpocznie. Oprócz Roberta przetransferowałem również wszystkie transfery, które dokonała Barcelona, tylko nie pousuwałem starych zawodników, ale ich ześlemy od razu na rezerwę. Mam nadzieję, że klub ich samych nie będzie używał w trakcie symulacji, bo ja tym klubem nie będę zarządzał, aby oddać tutaj w pełni po prostu władzę w ręce FIFA. No przejdźmy już od razu do tego trybu kariery, zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało w samej grze. Tak chcę zapisać zmiany w tym składzie, bo ten skład w tym momencie Barcelony już wygląda świetnie, może nie tak jeszcze dobrze jak w czasach prime'u Barcelony, ale no ten napad wygląda bardzo ślicznie, młodzi, perspektywiczni zawodnicy, no i Robert Lewandowski, stary król lew, który będzie strzelał bramki. A my na potrzeby tego odcinka staniemy się menadżerami Rayo Vallecano. Oczywiście nie będziemy tym klubem zarządzać, będziemy się tylko i wyłącznie przyglądać. Mam nadzieję, że do tego czasu właściciele Rayo nas nie zwolnią, ale nas interesuje jedno, jak poradzi sobie Robert Lewandowski w barwach Barcelony w pierwszych, myślę, 5-6 sezonach, no bo później wiemy, Robert może zakończyć karierę, ale zobaczymy, jak do tego czasu będzie on się tutaj prezentował, no i zobaczymy, czy do końca kariery też w tej Barcelonie zostanie. To myślę jest też bardzo ciekawe. Zaraz wszystkie pytania nam się tutaj wyklaryfikują, wszystkie odpowiedzi na pytania nam się właściwie wyklaryfikują. Po długich chwilach oczekiwania, bo symulowania tej starej generacji Xboxa trwa naprawdę w cholerę czasu, dotarliśmy do początku ligi. Przeskipujmy sobie pierwszy miesiąc, pierwsze 3 kolejki La Liga, aby zobaczyć, jak Robertowi pójdzie. Oczywiście zaraz to będziemy sprawdzać Robertowi, jak i całej Barcelonie wraz z nowymi transferami. Ja to szybko przesymuluję i wracam do was już po pierwszym miesiącu rozgrywek La Ligi. Pierwsze 3 mecze po miesiącu rozgrywek już za nami. Zobaczmy, Barcelona dopiero na 8 miejscu. Na pierwszym miejscu Real Madryt, drugi Atletico, także bez niespodzianek. Niespodzianką na pewno jest, według mnie przynajmniej, taka niska pozycja Blaugrany. 2 remisy, tylko jedno zwycięstwo, co prawda dalej bez porażki. Ale na pewno nie jest to rezultat, który kibiców Barcelony by satysfakcjonował. Zobaczmy teraz szybko do tabeli nagród indywidualnych, jak Robert Lewandowski sprawował się, jeżeli chodzi o strzelanie w tych pierwszych meczach. Zobaczmy. No i widzę, jest 8 Robert Lewandowski. 2 bramki po pierwszych 3 meczach to naprawdę jest dobry wynik według mnie. A zobaczmy, jeżeli chodzi o asysty, czy coś dołożył jeszcze z gry? Nie, ale widzę, że w Barcelonie pojawił się choćby Angel Di Maria, co jest na pewno ciekawe. Widzimy tutaj 11 miejsce, jeżeli chodzi o królów asystentów, o króla asystentów, najlepszego asystenta po prostu, nie wiem jak nazwać do końca tą nagrodę, a pierwsze miejsce ma swoją drogą Luis Suarez, który już w Atletico nie gra, ale tych wszystkich transferów tutaj nie przeprowadzamy na potrzeby tej serii, bo my sprawdzamy tutaj, jak poradzi sobie Robert Lewandowski w realiach La Ligi, no i na razie radzi sobie nie najgorzej. Widzimy się teraz po pierwszej rundzie, po jesieni, po pierwszych meczach, przed rewanżami właśnie w La Lidze. Ile bramek będzie miał Robert? Możecie obstawiać w komentarzach. Ja już śpieszę to przesymulować. Póki co, po 3 meczach, 2 bramki. Bardzo dobre statystyki Roberta. No i zobaczmy, dotarliśmy do końca roku w FIFA, grudzień 2021 roku. Zobaczmy, na którym miejscu w lidze jest FC Barcelona, a Blaugrana znajduje się na dość słabym, jak na Barcelonę, 5 miejscu, ale tych bramek zdobyła dość dużo, bo 34 bramki zdobyte, 21 straconych, także nie są to najgorsze liczby na pewno. 32 punkty po 18 meczach, 9 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki. No nie jest to wynik zadowalający. Pierwszy w ogóle dalej jest Real Sociedad, 38 punktów, ale tylko 6 punktów straty, także tutaj wszystko jeszcze jak najbardziej może się
wydarzyć. Zobaczmy szybko w tabelę strzelców zatem. A tutaj widzimy, że Robert Lewandowski znajduje się na trzeciej pozycji. 10 bramek w 14 meczach, jak najbardziej dobry dorobek, tylko troszkę mało meczów Robert zagrał, bo zobaczcie, że Luis Suarez grał we wszystkich spotkaniach, 14 bramek. Sorloth prawie we wszystkich i tych bramek ma 12. Lewy 4 mecze musiał odpuścić. Pytanie, czy ze względu na jakieś kontuzje? Nie wiem. Ma 10 bramek, to na pewno może cieszyć. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze sytuacja, jeżeli chodzi o Barcelonę w Lidze Mistrzów. Bo to również możemy oczywiście sprawdzić, bo Blaugrana oczywiście w tych elitarnych rozgrywkach, bo Barcelona w tych elitarnych rozgrywkach jak najbardziej bierze udział. Tutaj oczywiście zakończyła się już faza grupowa. No i przejdźmy szybko do grupy FC Barcelona. Barcelona z dorobkiem 9-punktowym, takim samym jak Benfica, daje radę uciec katu spod topora, w przeciwieństwie do tego, co było w rzeczywistości. I z tej grupy wychodzi tylko i wyłącznie za sprawą lepszego bilansu bramkowego niż SL Benfica. Najważniejsze, że udało się wyjść. Zobaczmy jeszcze, z kim w 1/8 finału będzie się mierzyć Duma Katalonii. Będzie to Liverpool, a więc wyzwanie jak najbardziej bardzo, bardzo poważne, bardzo, bardzo ciężkie do zrealizowania, ale myślę, że za pomocą Roberta Lewandowskiego jest to jak najbardziej możliwe. No i zobaczmy jeszcze przy okazji w takim wypadku strzelców Ligi Mistrzów. Kto ma najwięcej bramek w Lidze Mistrzów? Może to będzie Robert. Zobaczmy, Copa de España, UEFA Super Cup, to nas nie interesuje. Liga Mistrzów i Robert Lewandowski na miejscu trzecim. 5 meczy, 5 bramek, jak najbardziej dobry rezultat, ale jak tutaj się rozstrzelał Zane? 9 bramek w 6 meczach, no to jest wynik niesamowity, także Bayern bez Roberta również sobie rodzi bardzo dobrze. No i Filip Kostić, który w barwach Interu Mediolan po transferze 6 bramek w 6 meczach Ligi Mistrzów. Wygląda to niesamowicie, zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe, no ale udało się Serbowi w takim razie tych bramek trochę nastrzelać. Robert bramek 5 po 5 meczach, ja widzę się już z wami po całym sezonie, pierwszym sezonie Roberta w Barcelonie. Podsumujemy sobie to wszystko, kto zostanie mistrzem Hiszpanii, kto wygra Ligę Mistrzów, kto zdobędzie Króla Strzelców w obu tych rozgrywkach. Wszystko zaraz będziemy mogli na spokojnie sprawdzić. No i dotarliśmy do ostatniego dnia maja, co jest jednoznaczne z tym, że wszystkie ligi, tak samo jak i Liga Mistrzów, już się zakończyły. My jako Rayo Vallecano na 13 miejscu, to nie jest zły rezultat jak na fakt, że my tym klubem w ogóle nie zarządzaliśmy. Zobaczmy za to, jak rozwinęła się sytuacja, jeżeli chodzi o mistrzostwo. No i nie ma Barcelona na 6 miejscu. Na 5 Real Betis, na 4 Real Sociedad, także jesteśmy z Barceloną w top 3. Robert Lewandowski właściwie jest z Barceloną w top 3. No i na tym trzecim miejscu Blaugrana. Przegrała walkę z Atletico, przegrała walkę z Realem Madryt, ale tylko i wyłącznie o 3 punkty. Także jak na pierwszy rok, to chyba nie jest najgorszy wynik. 73 bramki zdobyte, 37 bramek straconych, a więc o wiele, wiele więcej Barcelona strzelała w drugiej części sezonu. O wiele mniej bramek straciła, tylko 37 po całym sezonie, a przecież powyżej 20 bramek miała straconych już po pierwszych 6 miesiącach trwania sezonu. No a zobaczmy jeszcze wszystko tutaj, jak się ułożyło, jeżeli chodzi o Króla Strzelców dla Ligi. Kto tym Królem Strzelców dla Ligi został, to będzie widoczne już w tym momencie. No i zobaczmy, Robert Lewandowski trzeci, 21 trafień w 32 meczach. Może nie są to liczby powalające, patrząc na karierę Roberta, też czasową w Bayernie, ale 21 goli w pierwszym swoim sezonie w Barcelonie. Jak najbardziej to jest dobry rezultat, zwłaszcza, że on z tego top 3, top 4 właściwie jako jedyny nie zagrał pełnej puli spotkań, a rozegrał tych spotkań 32. Może jakby dograł wszystkie mecze, wyprzedziłby Luisa Suareza, z którym ostatecznie przegrywa o 5 trafień. Jedną bramkę więcej zanotował jeszcze Moreno z Villarrealu. Ale pozycja numer 3 Roberta Lewandowskiego w tabeli Króla Strzelców La Ligi jak najbardziej jest dobra po pierwszym sezonie, gdzie ten pierwszy rok często jest tłumaczony po prostu aklimatyzacją. Jakieś gorsze występy zawodników są właśnie w ten sposób tłumaczone. Zobaczmy jeszcze na Ligę Mistrzów. Wygrała go... Co tutaj się wydarzyło? Borussia Dortmund wygrywa 3-2 z PSG w finale Ligi Mistrzów. W półfinale również nas nie było, jako że widzę, że jest tutaj Liverpool, to ja doskonale wiem, że Barcelona ten dwumecz z Liverpoolem przegrała, ale przegrała go minimalnie, bo 4-3, także 3 bramki jeszcze Barcelona zdobyła. Zobaczmy, ile z nich strzelił sam Robert Lewandowski. Chociaż zanim jeszcze przejdziemy do tego, sprawdźmy, bo zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy, czy może Puchar Króla trafił w ręce polskiego króla snajperów, oczywiście Roberta Lewandowskiego, za sprawą zwycięstwa Dumy Katalonii. Copa de España, proszę pokazać mi te rozgrywki. Tutaj triumfuje Real Madryt, a nas nie było w półfinale. Nas jako Barcelony, bo oczywiście tutaj losy Blaugrany śledzimy w ćwierćfinale, nas również nie było. Mówię nas oczywiście dlatego, że tak jak mówię, śledzimy losy Katalonii, losy Roberta Lewandowskiego. Nie było nas
Barcelony również w 1/8 finału. No to gdzie ta Barcelona odpadła? I z kim? Zobaczmy tutaj, no też tej Barcelony nie widać. Czy oni odpadli jeszcze z Elche w 1/16 finału? No to nie był dobry rok w wykonaniu Barcelony, bo z Pucharem Króla, który tak często przecież Barcelona wygrywa, Blaugrana pożegnała się już po 1/16 finału i podejrzewam, że to był dokładnie ich jedyny mecz w tych rozgrywkach, więc wiemy, że Robert mógł maksymalnie w tych właśnie w tej właśnie kompetycji strzelić tylko i wyłącznie jedną bramkę, a więc nie będzie go nawet zapewne w tabeli strzelców. No a my jeszcze możemy zerknąć sobie generalnie, jak ten sezon wyglądał, jeżeli chodzi o występy samego Roberta Lewandowskiego, przechodząc teraz do składu FC Barcelony i patrząc na statystyki zawodników. Zobaczmy, jeżeli chodzi o mecze, najwięcej spotkań Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, 32 spotkania. Okej, podczas tych 32 spotkań w La Lidze Santander strzelił 21 bramek, zanotował 5 asyst, 1 żółta kartka, średnia ocena chyba najwyższa z całego zespołu, także Robert w tym pierwszym sezonie poradził sobie wprost fenomenalnie. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No chyba nikt by tutaj nie pogardził, gdyby Robert tak zaprezentował się w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie. Wydaje mi się, że to są jak najbardziej liczby, których po Polaku możemy się spokojnie spodziewać. No i w tym momencie znajdujemy się już po kolejnym sezonie La Ligi. Zobaczmy, czy może tym razem Barcelona po ten tytuł sięgnęła, bo teraz będę już symulował rok po roku bez żadnych przerw. No i zobaczmy, top 10 już przed nami. Miejsce 5 Sevilla, miejsce 4 Athletic Bilbao, miejsce 3 Atletico Madryt, a więc cała historia tutaj, całe mistrzostwo rozegra się pomiędzy, rozegrało się już właściwie pomiędzy Barceloną a Realem Madryt i to Barcelona z tytułem La Liga w tym sezonie, 38 meczy, 83 punkty, czyli dokładnie tyle samo ile ostatnio Real Madryt w sezonie zwycięskim. Tym razem Real punktów 80, 3 Atletico punktów 79. No ale teraz przejdźmy do tego jeszcze, żeby zobaczyć, jak poszło to wszystko samemu tutaj Robertowi, któremu bardzo mocno się w tym odcinku dzisiaj przyglądamy, a Roberta nie ma w klasyfikacji strzelców zbyt wysoko, to jest 11 miejsce, zaledwie 14 bramek w 36 występach. No nie najlepszy sezon Roberta, zwłaszcza, że tych asyst też za dużo nie dokładał. No nie tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało na pewno tutaj u Roberta. No nie jest to po prostu dobry sezon Polaka. Zobaczmy teraz jeszcze szybko na Ligę Mistrzów, jak ta Liga Mistrzów się tutaj nam rozwinęła, jeżeli chodzi właśnie między innymi o występy naszego Polaka rodaka, jak i samej FC Barcelony, bo dobrze wiemy, że bez wsparcia zespołu Robert sobie sam no nie poradzi, nikt sobie sam nie poradzi bez dobrej gry całej drużyny. No i zobaczmy Ligę Mistrzów, ależ ten los jest przekorny, wygrywa Bayern Monachium, z którego Robert to sezon temu uciekł. Jeżeli chodzi o półfinały, no tutaj też Barcelony nie było, Bayern grał z Chelsea, Leverkusen grało z PSG. Jeżeli chodzi o ćwierćfinał, tu dalej nie ma Barcelony, 1/8 Barcelona odpada 3-0 z Manchesterem United. 3-0 w drugim meczu, oczywiście w dwóch meczu było 3-5. No nie był to zbyt dobry tutaj znowu bieg FC Barcelony. Jeżeli chodzi o Puchar Króla, ja wam nie pokazałem niestety Króla Strzelców Ligi Mistrzów z poprzedniego roku. Może tam Robert zaszedłby troszkę wyżej. No ale zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w tym momencie. W Pucharze Króla Robert trzecim najlepszym strzelcem, 4 bramki, 6 meczy, okej. I jeszcze zobaczymy, kto po ten Puchar ostatecznie sięgnął. Natomiast jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, pokażcie mi to czym prędzej. Liga Mistrzów, Messi 5, a Roberta chyba ciężko nam tu w ogóle będzie znaleźć, bo nie widzę tutaj żadnego zawodnika FC Barcelony, chyba że się pomyliłem. A to by oznaczało, że Robert bardzo mało bramek w tej Lidze Mistrzów strzelił, no bo na pewno strzelił bramek mniej niż 4, także to na pewno nie jest dobry rezultat. Tutaj był w ogóle jakiś zawodnik Kize Telin z Malmö FC, 8 bramek w 10 meczach, to naprawdę dużo. Wow, naprawdę, to wydaje mi się, że ten zawodnik w Malmö zbyt długo nie pogra. A ja jeszcze szybko, tak jak wspominałem, pokażę wam, kto wygrał Puchar Króla. Wygrało go Atletico po tym, jak wygrało właśnie w finale z FC Barceloną. Także już wszystko wiemy, Barca dochodzi do finału, ale w tym oto finale niestety ulega Atletico, a więc Robert Lewandowski dopisuje sobie zwycięstwo w La Lidze Santander. Ale oprócz tego, no zbyt wiele trofeów póki co w tej karierze naszej tutaj z Blaugraną nie zdobył. Jest jedno trofeum, dalej bez żadnego Króla Strzelców. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała już po trzecim sezonie, oczywiście
tutaj symulowanej naszej karierze. Co prawda my zarządzamy Rayo Vallecano, zarządzamy tylko teoretycznie na papierze, no ale oczywiście chodzi nam tutaj o sytuację Roberta Lewandowskiego, więc zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądało już za rok. No i tak sobie wszystko symulowałem, ale napotkały mnie pewne problemy, mianowicie jesteśmy zwolnieni z Rayo Vallecano, także szybko musimy znaleźć jakiś inny klub. Kontrakt rozwiązany, pierwszy raz w ogóle widzę taką, taką tutaj animację. No i zobaczmy, możemy wskoczyć od razu do Getafe, to jest La Liga. No to ja tą ofertę przyjmuję po prostu i tak tym klubem nie będziemy zarządzać. Także przepraszam wszystkich panów Getafe, ale zbyt dużo dobrego wam tutaj niestety nie wróżę, bo ja tym klubem zajmować się nie będę, bo mnie interesuje tylko i wyłącznie Polak rodak w barwach Barcelony, czyli oczywiście Robert Lewandowski. Jesteśmy już po trzecim sezonie Roberta Lewandowskiego we FC Barcelonie, w tej naszej tutaj symulacji. No i widzimy teraz całą sylwetkę naszego Polaka rodaka. Jego overall spadł do 84, a to oczywiście związane jest z jego wiekiem i tym, jak FIFA traktuje zawodników powyżej 33 roku życia. 84 oceny ogólnej, ale nadal bardzo wysoka wartość, plasująca się na ten moment chyba nawet wyżej niż aktualnie w rzeczywistości, bo to są 63 miliony euro, a przypomnę, że Robert do Barcelony trafiał za 50 milionów, także naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie ma informacji o tym, że kończy karierę, ja wiem jedno, na tym sezonie zakończy się już nasza symulacja. Tak jak mówiłem, symulujemy pierwsze 3 sezony Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony, więc teraz zobaczmy, jak wyglądały jego statystyki w tym ostatnim sezonie, który tutaj widzimy. Mam oczywiście nadzieję, że będą one dużo, dużo lepsze niż to, co miało miejsce w sezonie poprzednim. Zobaczmy sobie szybko na tabelę, bo tutaj dowiemy się, czy Barcelona znowu obroniła, pierwszy raz obroniła, czy znowu wygrała naszą tutaj La Ligę Santander. Zobaczmy, top 4 jest Athletic Bilbao, Real Madrid bardzo nisko, Barcelona druga, a więc Atletico zgarnia tytuł, no niekoniecznie sprzed nosa, bo to jest aż 9 punktów przewagi, ale zgarnia tytuł przed FC Barceloną, która kończy sezon na drugim miejscu. Także wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski może mieć na swoim koncie tylko jedno trofeum w barwach Blaugrany, co nie byłoby najlepszym rezultatem, bo myślę, że wszyscy mamy chrapkę tutaj za sprawą Polaka na więcej w rzeczywistości. No ale zobaczymy jeszcze oczywiście na tabelę Króla Strzelców. Może tutaj wreszcie Robert przoduje. Zobaczmy, no nie, zdecydowanie nie, a więc ta przyszłość Roberta tutaj malowana jest raczej w szarych barwach, jeżeli chodzi o to, co prezentuje nam FIFA. Aczkolwiek 12 trafień w 33 spotkaniach, jak na zawodnika z overallem 84 w dumie Katalonii, wiekowy już zawodnik, przynajmniej z perspektywy FIFA 35 lat, notujący takie liczby, to może jeszcze nie jest tragedia, to jest tylko symulacja. Ja wierzę bardzo głęboko w to, że Robert jest taką maszyną, która pociągnie zdecydowanie na wyższym poziomie jeszcze przy takiej metryce, przy takich liczbach, przy swoim nazwisku. Ale zobaczmy jeszcze szybko sobie na Ligę Mistrzów, bo może tutaj Barcelona jakkolwiek zaskoczyła. No mam taką nadzieję, bo już trochę tutaj tych lat spędziliśmy w tej karierze, dokładnie 3, to jest trzeci sezon, tak jak mówiłem. No i przejdźmy do tej Ligi Mistrzów, zobaczmy, wygrywa je PSG. To już jest poniekąd zaskoczenie, w finale z RB Lipskiem, okej, w półfinale jest Liverpool, znowu nie ma za to nas, w ćwierćfinale Barcelony również nie uświadczymy, a więc Barcelona nie wychodzi ani razu podczas naszej symulacji poza poziom 1/8 finału, odpadając za Atalantą Bergamo, oczywiście w tej grze bez licencji wciąż, ale 1-2 w drugim spotkaniu, w dwumeczu 3-4. A w grupie mieliśmy tutaj możliwość gry z Fenerbahce, Borussią Dortmund i Ferencvarosem i tutaj pierwsze miejsce, pewny awans z grupy. Tylko szkoda, że znowu, no niestety, ta Atalanta tutaj pokrzyżowała nasze plany. Jeszcze zerknijmy sobie szybko, jeżeli jesteśmy już przy tych tutaj tytułach klubowych, z których oczywiście teraz przez moją nieporadność wyszedłem, na Puchar Króla. Jak sytuacja wyglądała właśnie w tych jeszcze rozgrywkach rodzimych, hiszpańskich, na tutaj gruncie hiszpańskim rozgrywanych. Wygrywa je Real Madryt bardzo pewnie, pokonując w finale Deportivo Alavés, a Barcelona nie była w półfinale, była w ćwierćfinale, przepraszam, z Atleticiem Bilbao i tutaj 2-1 odpada niestety duma Katalonii. No i zerknijmy jeszcze tak nawet stricte dla formalności, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o strzelców. No i Roberta tutaj w Copa del Rey za bardzo nie widzę, no nie ma go tutaj w top 30 praktycznie. No jest tutaj Cantero 25, dwie bramki w dwóch meczach, a Roberta nie możemy tutaj znaleźć, zresztą podobnie chyba jak żadnego zawodnika z FC Barcelony, także nie ma tutaj już chyba takiego rasowego snajpera w tej symulacji. Super Puchar nas nie interesuje, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów.
Szukamy Roberta, ale nie wiem, czy go znajdziemy. Kurczę, szkoda, no bo nie ma go. Nie ma po prostu Roberta, więc mniej niż 4 bramki widzę mistrzów. No nie tak byśmy chcieli, żeby to się rozwijało, ale widzę tutaj, że jest Amaral z Lecha Poznań, który ma 6 bramek i strzelił tych bramek więcej niż Robert Lewandowski w takim wypadku. To jest na pewno ciekawe. No więc na sam koniec tej symulacji nie są to zbyt dobre liczby. No pierwszy sezon spoko, te dwa kolejne już takie średnie. Teraz widzicie jeszcze wszystkie liczby Roberta z tych symulacji, jakie dla was zebrałem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak jak mówię, te liczby Roberta jeszcze koło mnie są. Nie są one może zbyt imponujące. Mamy oczywiście nadzieję wszyscy, że Robertowi pójdzie o wiele lepiej na sam koniec po prostu tej jego przygody z Barceloną, że będziemy mogli na to patrzeć nieco przychylniejszym okiem niż my tutaj po tych 3 pierwszych sezonach. Za dzisiejszy odcinek dziękuję wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli taka forma materiału ciekawa, eksperymentalna na moim kanale wam się podobała. No i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi i chcielibyście zostać z moim kanałem na dłużej, bo już niedługo FIFA 23, a tam ruszamy pełną parą. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.